Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serdecznie Was witam, naszych przyjaciół też przy telewizorach. Zapraszamy do spotkania z Panem Jezusem w naszej kropelce radości. Duch Święty pomaga nam w tym, abyśmy otwierali się na sprawy związane z naszym życiem, szczególnie obowiązki w domu rodzinnym, w szkole, a także obowiązki związane z naszą wspólnotą Kościoła. Spuśćcie ręce i poprosimy Ducha Świętego, aby nam w tych naszych zadaniach pomagał, śpiewając: Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Jeszcze raz powtórzymy, bo tam była pomyłka. Ola, przez tak ktoś pierwszy rzucał. Ja przyspieszam? Tak trochę nie brzydnie. Ani za wolno to jest. Nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. To wyciągnijcie dobrze. Ty chodzisz na sobie. Mogę niżej zapomnieć. Kiedyś chodziłam. Cicho. Uwaga, 3, 2, 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam Was serdecznie. Zapraszamy także naszych kolegów i koleżanki, by przeżyli z nami spotkanie z Panem Jezusem. Wielką rolę w naszym życiu odgrywa Duch Święty. Poprośmy Go, aby nam pomógł w jak najlepszym przeżyciu spotkania z Chrystusem. Słuchajcie ręce, zaśpiewamy: Duchu Święty, przyjdź. 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 Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości nas. Duchu Święty, przyjdź. Usiądźcie. Skończyły się wakacje. 2 miesiące przebiegły bardzo szybko i stajemy przed nowym rokiem szkolnym. Ale nasze opalone twarze mówią o zażywaniu słońca. Wielu z nas może korzystało z uroków morza czy też jezior. Wędrowaliśmy może po górach, by podziwiać piękno tych wspaniałych naszych gór, a może zagranicznych gór. A może ktoś z Was także był za granicą i tam podziwiał piękno przyrody. W każdym razie rozpoczyna się rok szkolny, a król Maciuś mówił, że gdyby dalej rządził swoim królestwem, to 2 miesiące byłoby tylko nauki w szkole, a 10 miesięcy wakacji. Ale kochani, jakby wyglądało nasze życie, może stalibyśmy się wtedy kapuścianymi głąbami. Dlatego też trzeba podjąć nowy trud i pracę. Pierwsza ważna rzecz – nasze obowiązki i zadania w domu rodzinnym. Nie możemy mieć rąk do tyłu ustawionych, ale podejmować trud i pracę, by pomagać w różnoraki sposób naszym kochanym rodzicom. Podejmujemy także 10-miesięczny trud i wysiłek pracy w szkole. Szczególnie zwrócimy uwagę na te przedmioty, którymi sobie może mniej radzimy, których może nie lubimy, by się przekonać do tego, że ja muszę jednakowo poświęcać czas każdemu przedmiotowi szkolnemu. I trzecim naszym zadaniem to są zadania związane z naszym drugim domem, a jest nim Kościół, prawda? Żebyśmy jak najlepiej spełnili nasze zadania katolików wierzących i praktykujących.
Stąd też, kochani, przypomnienie na początku roku szkolnego, że 10 miesięcy nie mogę zapomnieć o więzi z Panem Bogiem poprzez rozmowę z Nim. I znów przypominam, że najwspanialszą formą modlitwy to jest modlitwa spontaniczna, abym swoimi słowami o wszystkim Panu Jezusowi opowiadał. I to nie tylko rano i wieczorem, ale w ciągu całego dnia. O radościach, o smutkach, o podniosłych momentach, a także i wyjątkowo trudnych. Bo Jezus chce, by ta więź trwała przez całe życie z Nim i żebyśmy my o tym rozmowie pamiętali. Druga sprawa to solidne nasze zadania związane ze szkołą. Jeszcze raz podejmę trud i wysiłek, żeby w miarę możliwości jak najlepiej rozwijać się pod względem intelektualnym. A także, kochani, będziemy się starali o to, żeby żyć w przyjaźni i zgodzie z rodzeństwem naszym, a także z kolegami, koleżankami, nawet tymi trudnymi, by przypomnieć sobie o tym, że rok miłosierdzia się nie skończył, będzie trwał przez całe nasze życie i żebyśmy także umieli okazywać serce trudniejszym kolegom czy koleżankom, nawet naszym wrogom, to by nie trwało przez cały okres. I otwarte oczy i ręce, by nieść pomoc ludziom w potrzebie. Święta Faustyna Kowalska mówi: Panie Jezu, daj mi Twoje oczy, abym nimi patrzyła na ludzi. Daj mi Twoje ręce, byś przez nie mógł pomagać innym. I daj mi Twoje serce, abym nim pokochała każdego człowieka. Stąd też, kochani, będziemy się starali dążyć do tego, żeby ta więź z Panem Jezusem była przez nas zaplanowana i trwała przez tych 10 miesięcy. Pierwsze, kochani, to starać się o to, by solidnie przeżywać naszą katechezę. Oczywiście najczęściej mamy ją w szkole, ale często będziemy mieli także spotkania w ciągu roku w Kościele. I o tych spotkaniach z Panem Jezusem, także w Kościele i o katechezie szkolnej, będziemy pamiętali. Solidnie prowadzić zeszyt do religii. Jest takie hasło. Mój zeszyt do religii świadczy o tym, czy kocham Pana Jezusa i jak Go kocham. W zależności od tego, jak ten zeszyt do religii będzie wyglądał. I nie zapomnijmy nigdy, że dzień świąteczny, niedziela i święto to dzień poświęcony Panu Bogu. Pamiętamy wezwanie Bożego przykazania. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I to znów przypominamy. Eucharystia to spełnienie zadania mojego kapłaństwa. Jesteśmy kapłanami Pana Jezusa. Idziemy odprawić mszę świętą z księdzem przewodniczącym stojącym przy ołtarzu, by ofiarować Chrystusa nam przy świętej Bogu Ojcu i samych siebie. Wreszcie, kochani, będziemy się starali także solidnie przeżywać nasze imieniny i urodziny na mszy świętej. Poproście rodziców, żeby z racji waszych urodzin nie tylko odbywało się przyjęcie w domu, ale by także przeżyć spotkanie przy drugim stole z okazji imienin urodzin przy ołtarzu. Możemy zamówić mszę świętą, oczywiście wcześniej być u spowiedzi, by przyjąć komunię świętą, by uświęcać dzień naszych narodzin i dzień imieni naszego patrona, którego mamy z chrztu, a później będziemy mieli drugiego patrona z bierzmowania. Wspaniale byłoby, by nie zapomnieć o tej księdze, przed którą do nas mówi Pan Jezus, i starać się przynajmniej w niedzielę, a może w wolnej chwili, otwierać Pismo Święte, mówić: Panie Jezu, co chcesz mi przez to zdanie powiedzieć? Bo odczytując Pismo Święte, przyjmujemy wezwanie Pana Jezusa zawarte w tej księdze. Dlatego też pamiętajmy o tym. Biblia to list Boga Ojca skierowany do każdego z nas. I kochani, w ciągu roku będą przynajmniej podwójne rekolekcje. Rekolekcje adwentowe i rekolekcje wielkopostne. Starajmy się też dobrze je wykorzystać, by się otworzyć na to, co przez rekolekcjonistę chce nam powiedzieć Pan Jezus. Wreszcie, kochani, naszym pokarmem duchowym będzie Pan Jezus. Nie tylko tak kochać Jezusa, jak było podczas pierwszej Komunii Świętej, ale odnawiać tę miłość do Pana Jezusa
przez cały rok, by jak Pan Bóg da w każdą niedzielę i święto uczestniczyć w pełni w mszy świętej, a więc przyjąć Jezusa także w komunii świętej. I na początku roku, we wrześniu, będziemy mieli triduum ku czci świętego Stanisława Kostki. On od nas przygotuje do przeżywania przyjaźni z Panem Jezusem w pełni. Starajcie się to triduum ładnie przeżyć, by tak jak święty Stanisław Kostka, w szczególny sposób kochać Pana Jezusa i Matkę Bożą. I kochani, wreszcie będziemy się starali o to, by w wyjątkowy sposób przeżywać różne nabożeństwa w Adwencie Roraty, gdzie będziemy dziękowali Matce Bożej za to, że zgodziła się zostać mamusią Pana Jezusa. Gdyby Matka Boża powiedziała nie, może do tej pory czekalibyśmy na Pana Jezusa, a właśnie to jej fiat, niech mi się stanie, sprawiło, że Pan Jezus przychodzi na ziemię. I roraty są takim dziękowaniem, dziękczynieniem Panu Jezusowi za to, że dał nam Matkę Bożą, a Matce Bożej za to, że zgodziła się zostać mamusią Pana Jezusa. O tych roratach pamiętajcie. Także, kochani, będziemy starali się pamiętać, by w październiku uczestniczyć w wyjątkowy sposób w modlitwie różańcowej. Każdy z Was ma na pewno różaniec, prawda? Będziemy się starali wracać do tej modlitwy, gdzie w szczególny sposób przeżywać będziemy radości, smutki, podniosłe momenty z tym, co przeżywa Pan Jezus i Matka Boża. I nie rozstawajcie się z tym różańcem, idąc do szkoły, można sobie 10 odmówić, ale szczególnie te październikowe nabożeństwa ładnie odprawiać. A jak będzie Wielki Post, oprócz rekolekcji, pamiętać o Drodze Krzyżowej, gdzie będziemy z Panem Jezusem szli, kiedy niesie krzyż na Kalwarię, i w szczególny sposób adorowali nawet z całą rodziną krzyż Pana Jezusa i powtarzali te piękne zdania. Może znacie taką modlitwę: przez krzyż i mękę Twoją zbaw Jezu duszę moją, doprowadź mnie do życia wiecznego. Zawsze, kochani, krzyż nam przypomina o wielkiej miłości Pana Jezusa do nas i o tej katechezie, jaką mówi Nikodemowi i nam. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A kiedy, kochani, przyjdzie maj, będziemy w szczególny sposób modlitwą litanii loretańskiej czcili Matkę Bożą. Mnie bardzo wzrusza, kiedy jadę w maju i widzę ludzi modlących się przy kapliczkach, śpiewają litanię loretańską, ale są majówki także w naszym kościele. Zróbcie sobie tak, żeby uczcić Matkę Bożą, uczestnicząc w majowych nabożeństwach. A kiedy przyjdzie czerwiec, będziemy w szczególny sposób pamiętali o miłości serca Pana Jezusa do nas, by znów odmawiać litanie ku czci serca Pana Jezusa, a na czerwcowych nabożeństwach my ją uroczyście śpiewamy. I znów wracam do moich doświadczeń, kiedy przejeżdżam i widzę, że czerwcowe nabożeństwa także odprawiają ludzie przy kaplicach, kapliczkach, przy krzyżach, przy drożnych. Nawet często bywa, że zatrzymuje się, pozdrawiam ich, wręczam im obrazki, jakie zawsze ze sobą wożę, i udzielam im błogosławieństwa, dziękując za to, że tak pięknie umieją w swoich miejscowościach czcić Matkę Bożą i Pana Jezusa. I kochani, jeżeli tak przeżyjemy rok szkolny, zaplanowany, związany z tymi spotkaniami z Panem Jezusem, nie boję się o Was. I pamiętajmy zawsze o miesięcznej spowiedzi. Kto się spowiada, ten się całkowicie przemienia. I dlatego spełnia się to, co mówi Pan Jezus, że spotkania z Nim sprawiają, że jak mówi święty Paweł, kształtujemy naszą osobowość, nasze człowieczeństwo na miarę wielkości człowieczeństwa samego Pana Jezusa. Czy to nie jest piękne? Jestem głęboko przekonany, patrząc na Was, że jak tak przeżyjecie 10 miesięcy roku szkolnego, to po Waszej śmierci papież Was zaliczy do grona świętych i błogosławionych, prawda? A o to nam chodzi.
żebyśmy właśnie otrzymali wielką radość ze spotkania z Panem Jezusem po śmierci, a tak jak Jacynta i Franek mogli także być przykładem dla dzieci, że można zdobyć świętość. To nam pomaga pamięć o spotkaniach z Jezusem w ciągu całego roku szkolnego. I do tego was zachęcam, żeby nie zmarnować tych 10 miesięcy, jakie stoją przed nami, by pisać historię naszego życia związaną z Panem Jezusem i Matką Bożą. Tego wam z samego serca życzę. Złóżcie ręce. Tak powtarzajcie za mną w myśli. Panie Jezu, dziękuję za nowy rok szkolny i katechetyczny. I proszę Cię, abym nie zapomniał o spotkaniach z Tobą, ale żebym był wierny obowiązkom w domu, w szkole i w kościele. O to Cię bardzo, Panie Jezu, proszę. Powstańcie i oddamy cześć Trójcy Świętej, prosząc o to, abyśmy jak najlepiej przeżyli nowy rok, jaki nam daje Pan Bóg w jedności z Nim. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia w następnej kropelce radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam naszych przyjaciół w Kropelce Radości. Pierwsze wydanie Kropelki Radości w nowym roku szkolnym i katechetycznym. W tę tematykę wprowadził nas nasz wielki przyjaciel, ksiądz biskup Antoni Długosz, któremu dziękujemy za wygłoszenie dzisiejszej katechezy. A przed nami druga część naszego dzisiejszego spotkania, konkurs z nagrodami. Wspólnymi siłami będziemy rozwiązywali naszą dzisiejszą konkursową krzyżówkę. Oto ona. Zobaczmy, jak wygląda dzisiejsza konkursowa krzyżówka. Przygotowaliśmy dla was 15 konkursowych pytań, od pierwszego znajdującego się na samej górze, aż do 15 znajdującego się na samym dole. Zasady, jak zawsze, bardzo proste. Wpisujemy wszystkie prawidłowe odpowiedzi w pozycji poziomej, natomiast na polach szarych będziemy nawlekali kolejne pojawiające się literki na igłę z nitką i tym samym utworzymy główne hasło naszej dzisiejszej krzyżówki. Może się zdarzyć tak, że ktoś już wcześniej będzie w stanie rozszyfrować hasło naszej krzyżówki, dlatego będzie miał taką możliwość i z tym zadaniem jest oczywiście związana dodatkowa nagroda. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla dzieci z Polski Północnej 56 657. 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Zagranica 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048 i dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Z niecierpliwością oczekuję na wasze telefony. Już ktoś do nas się dodzwonił. Odbierzemy telefon i o kolejnych zasadach naszego konkursu przypomnimy sobie już podczas trwania naszego wspólnego rozwiązywania krzyżówki. Kropelka radości. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Oliwia. Oliwka, skąd dzwonisz? Z Mińska. Oto nasza krzyżówka. Oliwio, wskakujemy do niej. Przygotowaliśmy, tak jak powiedziałem, 15 konkursowych pytań. Jesteś pierwsza, której udało się dodzwonić, więc ogromne możliwości przed tobą. Ja czekam na twój wybór i twoją decyzję. 15. 15, czyli idziemy na sam dół naszej krzyżówki. Oliwio, przeliczymy literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Czy jesteś gotowa? Tak. Masz tremę? Tak. No to masz tremę. Słuchaj, uwaga, na przykład akwarele lub plakatowe. Farby. Próbujemy. I czekamy na
Właśnie, czekaliśmy na te fanfary. Trochę przytrzymano w nas w niepewności, ale to jest, Oliwio, bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Oczywiście gratulacje dla ciebie, te fanfary dla ciebie. Cieszymy się z twojej prawidłowej odpowiedzi, a ja z niecierpliwością czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam mamę, tatę, moją siostrę Sandrę, babcię, dziadka i drugą babcię. Bardzo pozdrawiamy ciebie, całą twoją rodzinkę i teraz czas, abyśmy powiedzieli o nagrodzie w dzisiejszym programie. Do wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe pytania, wysyłamy, no cóż, na początku roku szkolnego wysyłamy zeszyty szkolne z aniołem stróżem, a wszystkich zwycięzców prosimy, aby przysłać do nas swoje dane adresowe, abyśmy mogli jak najszybciej do was nagrody wysłać pocztą. Przypominam, aby dane były pełne, imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego i miejscowość, w której znajduje się poczta, a także numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. Oliwio, bardzo gratuluję i zeszyty z aniołem stróżem niech pofruną do ciebie i przydadzą się tobie na pewno w tym nowym roku szkolnym, a ten nowy rok szkolny niech będzie dobrym czasem zdobywania potrzebnej mądrości. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Dziękujemy gorąco Oliwii. I tak, pierwsze hasło mamy już rozwiązane, ale przed nami jeszcze pozostało 14 konkursowych pytań. Bardzo proszę, kropelka Szczęść radości. Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Zuzia. Zuzia, skąd dzwonisz? Z Lublina. Jak tam w szkole, po wakacjach? Dobrze. W najlepszym porządku wszystko? Tak. Bardzo się cieszę. O co nasza krzyżówka? Zuzia, mamy zajętą 15 od 1 do 14. Wszystkie konkursowe pytania uśmiechają się do ciebie. Ciekawe, co wybierzesz? Piątkę. Piątkę, opatrzyłaś sobie piątkę, szukam w naszej krzyżówce. Została podświetlona na fioletowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Zuzia, jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Pytanie numer piąte brzmi następująco. Służą do nadawania barw rysunkowi, na przykład ołówkowe lub świecowe. Kredki. Próbujemy. Świetnie, tak jest, to są kredki i to jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Gratulacje oczywiście dla ciebie, Zuzia. Jak widzisz, ta nasza dzisiejsza krzyżówka dotyczyć będzie szkoły i tego całego asortymentu związanego z naszym chodzeniem do szkoły. Kogo pozdrawiasz, Zuzia? Mamę, tatę, brata, babcię, dziadka, nauczycielów w szkole. Aha. I księdza prowadzącego. Bardzo dziękuję, Zuzia. Pozdrawiam ciebie, uśmiechamy się do Lublina. Także i do ciebie wysyłamy nagrodę, zeszyty szkolne z aniołami. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Trzymaj Panem się Bogiem. Dzielnie. Dziękujemy, Zuzi. Dwa konkursowe pytania już za nami. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Halo. Halo, halo. Jak masz na imię? Alicja. Alu, skąd dzwonisz? Ze Skawy. Oto nasza krzyżówka, Alu. Mamy zajętą piątkę i mamy zajętą piętnastkę. Czy już podjęłaś decyzję? Dziesiątkę. Dziesiątkę. Szukamy dziesiątki w tym miejscu naszej krzyżówki. Dosyć długie hasło. Przeliczymy literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Z dziewięciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Dziesiątka. Noszą go dzieci na plecach. Plecak. No, policz literki. Tornistrzew? No. Tornister? Próbujemy. Tak jest. Mówiłem, że rozmawiamy o szkole, o asortymencie dotyczącym szkoły. To jest tornister. Do tornistra pakujemy. No właśnie, co możemy spakować do tornistra, kiedy idziemy do szkoły? O czym musimy pamiętać? O książkach, zeszytach, ołówkach, długopisach. Aha. A o jeszcze drugim śniadaniu chyba, co? Tak. No właśnie, przyda się nam, żebyśmy mieli potrzebne siły do tego, aby zdobywać wiedzę. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, babcię, dziadka.
Marka, drugą babcię dziadka, prababcię Helenę, trzecie Kazię, Lenę, trzecie Hanię, trzecie Halinkę, wujka Józka, kuzyna Mateusza, kuzyna Kacpra i całą moją rodzinę. Uzbierało się oczywiście. I jeszcze wujka Julka. A, jeszcze tak, zapomniałaś. Wszystkiego dobrego, gratuluję. Czekam na twoje dane adresowe. Pozdrawiam, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Ten adres mailowy pokazywać się będzie podczas trwania kropelki radości na ekranie naszych telewizorów. Bardzo proszę, halo, halo, kropelka radości. Nazywam się Jagoda. Jagódka, skąd do nas dzwonisz? Z Bachowic. Oto nasza krzyżówka. Jagoda, u ciebie w szkole też wszystko w porządku? Tak. Do której klasy chodzisz? Do drugiej. Do drugiej klasy. Zobacz, mamy zajętą piątkę, mamy zajętą dziesiątkę i piętnastkę. Czy już podjęłaś decyzję? Trójka? Na pewno? No. Dobrze, to jest trójka. Zaznaczyliśmy trójkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Z siedmiu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Uwaga, uwaga, Jagódko, oto konkursowe pytanie. Na przykład w linie lub w kratkę używamy ich do lekcji. Zeszyt. A liczba mnoga? Jeden zeszyt, a dwa? Zeszyty. No właśnie, bo mówiliśmy o tych, które są w kratkę i w linijkę, czyli mamy różne. Świetnie, tak jest. To jest prawidłowa odpowiedź. To są zeszyty. Jagodo, kogo pozdrawiasz? Babcię, dziadka, mamę i całą rodzinę. Świetnie, pozdrawiamy ciebie i proszę ciebie, abyś także wszystkich swoich kolegów i koleżanki pozdrowiła od nas, od telewizji Trwam. Dobrze? Dobrze. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy Jagódce. Do ciebie także, Jagodo, chcemy wysłać zeszyty szkolne z aniołem stróżem. Czekam na twoje dane adresowe. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam? Kogo pozdrawiam? Kasię. Kasiu, skąd dzwonisz? Z Osiecznej. Oto nasza krzyżówka, Kasiu. Zajęta trójka, zajęta piątka, dziesiątka i piętnastka. Pozostałe pytania są wolne, a zatem, Kasiu? Dziewiątkę. Dziewiątkę. Szukamy dziewiątki, jesteśmy w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Dziewiątka. Do szkicowania. Cyrkiel. Do szkicowania. Ołówek. Próbujemy. Tak jest, to jest ołówek na zajęciach z plastyki. Wykonujemy różnego rodzaju szkice. Kasiu, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, babcię Jankę, babcię Stasię i moją siostrę Julkę. I chórek w Czerwonej Wsi i również panią Martynę. Dziękujemy ślicznie. Należysz do tego chórku? Tak. I ładnie śpiewacie? Tak. No to musicie kiedyś nas na jakiś koncert zaprosić, co? Pomyślisz? Tak. Wszystkiego dobrego, Kasiu. Dziękuję ślicznie. Nagrodę do ciebie wysyłamy. Oczywiście czekam na twoje dane do wysyłki. Jeszcze jedna informacja, o której trzeba powiedzieć. Kto nie ma możliwości skorzystania z poczty elektronicznej, może zadzwonić do sekretariatu telewizji Trwam od poniedziałku do piątku, od 9 do 15. Numer telefonu 56 610 72 58. 56 610 72 58. Oczywiście mówimy o zwycięzcach, czyli o tych, którzy prawidłowo w dzisiejszym programie odpowiedzieli na nasze konkursowe pytania. Zapraszam was na spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a szczególnie wszystkie dzieci. Dziś pragnę przekazać wam zaproszenie na nasze najbliższe regionalne spotkania.
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, nowy rok również formacji w naszej wspólnocie, w podwórkowych kołach różańcowych dzieci, czyli w szkole Matki Najświętszej. Dlatego ruszamy również w trasę naszych regionalnych spotkań, aby wspólnie się spotykać w różnych częściach naszej ojczyzny, a Maryja gromadzi nas w tych miejscach, aby zachęcić nas jeszcze bardziej, zapalić jeszcze większym żarem miłości do Pana Jezusa i również zapałem w szerzeniu modlitwy różańcowej, abyśmy siebie nawzajem umacniali, zachęcali do wytrwania w modlitwie różańcowej, a także mieli siłę i odwagę, by szerzyć tę modlitwę w swoim środowisku, tam gdzie jesteśmy, gdzie się uczymy, gdzie przebywamy. Więc zapraszam całym sercem na nasze pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym, a będzie ono miało miejsce 24 września w niedzielę w Choszcznie w parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej. Rozpoczynamy o godzinie 11:45, natomiast o godzinie 12 sprawowana będzie msza święta. I uwaga, uwaga, po mszy świętej będzie miał miejsce konkurs. Wyjątkowy konkurs dla wszystkich dzieci, które przybędą na nasze spotkanie. Konkurs będzie właśnie z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 20. rocznicy powstania podwórkowych kół różańcowych dzieci. I nagroda będzie naprawdę wyjątkowa. Będzie to wyjazd dla dziecka, które wygra konkurs, na pielgrzymkę do Fatimy wraz z opiekunem. Dlatego naprawdę warto być w tym dniu razem z nami na wspólnej modlitwie, na wspólnym spotkaniu, a także wziąć udział w naszym konkursie. Jest tylko jedna zasada. Należy ze sobą przywieźć karteczkę, a na niej odpowiedzi na 3 pytania, które już za chwilę wam podam. Pierwsze pytanie brzmi: kiedy miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie? Czyli chodzi o datę. Drugie pytanie: jakie były imiona dzieci, którym ukazała się Matka Boża w Fatimie? I trzecie pytanie: w którym roku powstały podwórkowe koła różańcowe dzieci? Myślę, że te pytania są bardzo proste. Wystarczy więc tylko zapisać odpowiedzi na kartce, podać swoje imię i nazwisko, przywieźć tę kartkę ze sobą do Choszczna. Tam zostaną one zebrane i po mszy świętej będzie wielkie losowanie. Mobilizujmy się także do udziału w regionalnym spotkaniu podwórkowych kół różańcowych dzieci, które odbędzie się 1 października, czyli na samym początku różańcowego miesiąca, a także we wspomnienie naszej patronki, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. I to spotkanie odbędzie się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie. Matka Boża czeka na każdego z was i zaprasza. Pragnie nas tam obdarować wieloma łaskami. Bądźcie więc razem z nami. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. To słowo Magdy Buczek, założycielki podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Dziękujemy za przekazanie tych informacji. Oczywiście zapraszamy do Choszcz na to nasze najbliższe regionalne spotkanie dla naszych przyjaciół z terenu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ale oczywiście zapraszamy także z całej Polski, a nawet z całego świata. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Błażej. Błażeju, skąd dzwonisz? Tępno. Oto nasza krzyżówka, Błażeju. Została nam tak, jedynka, dwójka. Tu taką dziurę mamy, czwórkę. Szóstka, siódemka, ósemka. Jedenastka, dwunastka, trzynastka, czternastka. Trzynastka. Trzynastka, tak? Tak. W tym miejscu, Błażeju, liczymy litery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jesteś gotowy? Uwaga, uwaga. Trzynaste pytanie brzmi następująco. Trzeba wpisać odpowiednie słowo w miejsce, gdzie znajdują się trzy kropki. Koleżanki i tu wpisujemy słowo z klasy. Koledzy. Próbujemy. Tak, bo nasza klasa jest właśnie taką wspólnotą kolegów i koleżanek, z którymi spotykamy się w naszej szkole. Bardzo dobra odpowiedź. Błażeju, kogo pozdrawiasz? Mamę, babcię, ciocię, drugą ciocię I koleżankę mojej babci, która teraz ogląda na Trwam. A proszę bardzo, czyli bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jak koleżanka twojej babci ma na imię, Błażeju? Pani Stasia. Panią Stasię pozdrawiamy. Dzięki ogromne. Trzymaj się dziennie. Ja jeszcze, stop, przepraszam. Tak? Ja jeszcze w lipcu dzwoniłem i się dodzwoniłem i wysłałem maila, a książki nie dostałem. Już. Błażej, bardzo ciebie proszę, że jak będziesz maila wysyłał dzisiaj po kropelce radości, abyś napisał także, że w lipcu nie dostałeś nagrody, dobrze? Dobrze, dobrze. Sprawdzimy to w naszym systemie komputerowym i nadrobimy na pewno zaległości. Też się próbujemy trochę po wakacyjnej przerwie ogarnąć. Wszystkiego dobrego, Błażeju. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Dzisiaj do Błażeja wysyłamy oczywiście zeszyty szkolne z aniołem stróżem. Niech anioł stróż czuwa także nad nami podczas trwania całego nowego roku szkolnego. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? No i niestety, bywa i tak, że czasami wydaje się nam, że jesteśmy bohaterami i wszystko się uda, a tutaj no zabrakło komuś odwagi, więc ale trzymamy kciuki, może następnym razem uda się nabrać na tyle potrzebnej odwagi, żeby wziąć się za rozwiązanie konkursowego pytania w naszej krzyżówce. Ale bardzo gorąco pozdrawiamy. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Martynka? Ania. Ania, no widzisz, no ale za chwilę na pewno Martynka się też odezwie, więc Bogdanówkę pozdrawiam, witam ciebie, Aniu. Jak tam w szkole, w nowym roku szkolnym? Dobrze. No to się cieszę bardzo. Aniu, oto nasza krzyżówka. Czy coś już dla siebie wypatrzyłaś? Zaraz zobaczymy ją na ekranach naszych telewizorów. Zostało nam jeszcze trochę do rozwiązania. Zobacz, ile mamy wolnych jeszcze pól. A zatem, Aniu? Jedynkę. Sam szczyt. Ty jesteś z gór, to się wdrapujesz na szczyty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu liter. Składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowa, Aniu? Jestem. Uwaga, uwaga. Może być zielona do kredy lub biała do pisaków. Tablica. Próbujemy. Tak jest, Aniu, to jest tablica. Pozostajemy w szkole i z tymi wszystkimi rzeczami, które związane są ze szkołą. Kogo pozdrawiasz, Aniu?
Proszę księdza, ja już znam główne hasło. No nie żartuj. Tak. I co to będzie takiego? Idziemy do szkoły. Więc tak, panowie nasi teraz biorą się za konkretną pracę, bo trzeba powpisywać te literki w odpowiednie pola. Jeszcze trochę zostało. Jeżeli to jest prawidłowa odpowiedź, a o tym się przekonamy za chwilę, to pomożesz, Aniu, pozostałym osobom, które będą dzwonić, bo będziemy znali chociaż po jednej literce, prawidłowej literce z odpowiedzi. I jeszcze jedna literka. Aha, tak jest. Takie solidne, duże fanfary zabrzmiały dla ciebie, Aniu. Tak, ja sobie odnotowuję, że to jest tak, że główne hasło przez ciebie zostało rozszyfrowane, zatem dodatkowa nagroda, którą będziemy chcieli do ciebie wysłać pocztą. Gratulacje, Aniu, tak jest. Oczywiście zeszyt z aniołami do ciebie powędruje, ale także jeszcze dodatkowa nagroda za rozwiązanie głównego hasła. Aniu, pozdrawiałaś czy nie? Jeszcze nie pozdrawiałaś, nie? Jeszcze nie. Czekam na twoje pozdrowienia. Chciałam pozdrowić całą rodzinę, koleżanki Martynę, Radwan i Karolinę Chryc, dziecię Józię w Stokarni, Radio Maria i Telewizję Trwam. Mm-hmm. A jak tam wrześniowa pogoda w górach? Dzisiaj akurat jest deszczowo. Deszczowo. W Toruniu trochę słoneczko się przedarło przez chmury, więc ten dzisiejszy dzionek jest taki nie najgorszy. Ale życzę oczywiście wszystkim uśmiechu i radości w sercu. Dziękuję, Aniu. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem i oczywiście dołączam się do tych twoich wszystkich życzeń kierowanych także do tych naszych przyjaciół z Kropelki Radości, których przecież doskonale znamy, bo często słyszymy się na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, ale także spotykamy się podczas naszych różnych spotkań w różnych zakątkach Polski. Proszę bardzo, Kropelka Radości, halo? Halo? Halo, halo, jak masz na imię? Kamil Guca, szczęść Boże. Szczęść Boże, Kamilu. Skąd dzwonisz? Z Wójczy. Oto nasza krzyżówka, Kamilu. Trochę taka poszatkowana, wiesz. Mamy tak, dwójkę do rozwiązania, czwórkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, jedenastkę albo dwunastkę. No to poprosiłbym dwójkę. Dwójkę. Idziemy do góry, zaznaczamy hasło numer dwa. Masz pierwszą literę, o której wiesz, to jest półgłoska D. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga, dwójka. W nim są oceny. Dziennik. Próbujemy. Świetnie. Oczywiście chcielibyśmy, żeby w tym dzienniku były same najlepsze oceny, prawda? Tak. Kogo pozdrawiasz? Na pewno moją mamę, mojego brata, babcię, drugą babcię, tatę, ciocię, która przyjechała, żar, wszystkich z Pacanowa. I jeszcze jak księdza, teraz z księdzem gadam, telewizor. Dzięki ogromne. Trzymaj się dzielnie, pozdrawiamy ciebie. Także pozdrawiaj tych wszystkich, z którymi jesteś w swoim domu. Dobrego dnia życzę, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Nagrody oczywiście wysyłamy do ciebie pocztą. Czekam na twoje dane adresowe. Kropelka Radości w Telewizji Trwam. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Paweł. Pawełku, skąd dzwonisz? Z Łodzi. Ile masz lat? 8. Oto nasza krzyżówka, Pawle. Czy już wypatrzyłeś dla siebie jakieś pytanie, numer? Tak. No, co to będzie? 4. Tu mamy 4. Pamiętaj, że drugą literką jest samogłoska I. Jesteś gotowy, Pawle? Tak. Uwaga, uwaga. W nim przybory szkolne. Piórnik. Próbujemy. Bardzo dobra odpowiedź. O tym zaświadczyły te nasze fanfary, które zabrzmiały dla zwycięzcy, czyli dla ciebie, dla Pawła. Czekam na twoje pozdrowienia, Pawełku. Pozdrawiam babcię, drugą babcię, mamę, tatę, mojego brata, księdza i klasę trzecią. Klasę trzecią. To jest twoja klasa, tak? Tak. Wszystkich twoich kolegów i koleżanki na pewno pozdrawiasz, co? Mhm.
Trzymaj się dzielnie, Pawle. Dzięki ogromne. Pozdrawiamy Ciebie i oczywiście dołączamy się także do tych życzeń kierowanych pod adresem Twoich kolegów i koleżanek. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. I nagrodę do Pawła wysyłamy pocztą, zeszyty szkolne z aniołami, stróżami w sam raz na nowy rok szkolny. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Madzia. Madziu, skąd dzwonisz? Z Opola. Opole, piękne Opole, pozdrawiamy. Oto nasza krzyżówka. Madziu, została nam tak, 6, 7, 8, 11 albo 12. To poproszę 8. 8, w tym miejscu jest 8. Pamiętaj o 3 literce, jest to spółgłoska D. Czy jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga, Madziu. Pytanie numer 8 brzmi następująco. Polecenie do wykonania. Polecenie do wykonania to będzie... Polecenie do wykonania to będzie zadanie? Pytasz się, czy odpowiadasz? Zadanie. Wpisujemy. Świetnie, tak jest, to są te nasze zadania domowe, które musimy odrobić po lekcji, kiedy wrócimy do naszych domów, aby ta wiedza, którą zdobyliśmy na lekcji, utrwaliła się. Bardzo dobra odpowiedź, Madziu. Czekam na Twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Mamę, tatę, siostrę Anię, wujka, ciocię, babcię, drugą babcię, dziadka i dziadka. Bardzo dziękuję. Aniu, także całą swoją rodzinkę od nas gorąco pozdrawiaj. Dobrze? Dobrze. Z Panem Bogiem. Raz jeszcze Ani gratulujemy. Bogiem. I oczywiście zeszyty z aniołami także do Ciebie, Aniu, pofruną pocztą, ale aby się tak stało, musisz wysłać do nas mailem swoje dane adresowe. Bardzo proszę. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Ewa Mazurkiewicz. Ewo, skąd dzwonisz? Z Lublina. Piękny Lublin, także oczywiście pozdrawiamy. To już druga osoba, która dzisiaj dodzwoniła się z Lublina, czyli Lublin ma szczęście. Wskakujemy, Ewo, do naszej krzyżówki. 6, 7, 11 albo 12, Ewo? 14. 14. A, jest jeszcze tutaj 14. Widzisz, zauważyłaś 14, o której ja już całkowicie zapomniałem, tak nisko nie spojrzałem. Druga literka to jest półgłoska eł. Jesteś gotowa? Mhm. Uwaga, uwaga, 14 brzmi następująco. W nim tłumaczenie poszczególnych słów. Słownik. Próbujemy. To jest słownik, tak jest, jeżeli nie wiemy, co oznacza dane słowo, a chcielibyśmy taką wiedzę zdobyć, chwytamy słownik i sprawdzamy i później doskonale wszystko wiemy. Kogo pozdrawiasz, Ewo? Mamę, babcię, dziadka, ciocię, siostry, wujków i księdza. Bardzo dziękuję, Ewo. Gratulacje dla Ciebie. Czekam oczywiście na Twoje dane. Niech te zeszyty z aniołami pofruną do Ciebie. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pozostały nam do rozszyfrowania, z tego co dobrze tym razem liczę, 4 konkursowe pytania. Proszę bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Martyna razem z Berwoldu Górnego Kowadowiczka Alwary Zebrzydowskiej. No tak, myślałem, Martynko, że nie może zabraknąć Ciebie w kropelce radości. Ani się już udało dzisiaj przed Tobą. A tak po głosie jesteście podobne, że nawet myślałem na początku, że to Ty się dodzwoniłaś. A to Ania była, z czego się bardzo cieszę, ale teraz także i Tobie się udało. Wskakujemy, Martynko, do naszej krzyżówki. 6, 7 albo 11 bądź 12. 11. 11. Zaznaczamy. Pamiętaj o spółgłosce Z w drugim polu prawidłowej odpowiedzi. Jesteś gotowa? Na pewno, że tak, nie? Tak. Uwaga, uwaga. 11.
zaprasza na lekcję. Dzwonek. Próbujemy. Tak, dzwonek zaprasza nas na lekcję, informuje nas, że zakończyła się przerwa i trzeba już ustawić się przed klasą, bo rozpocznie się lekcja. Martynko, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, Anię z Bogdanówki, jej siostrę Madzie, Karolinę Chryst, księdza prowadzącego, księdza Krzysztofa Rudzika, księdza Wiesława Widucha, całą moją rodzinę, Radio Maria, TZ-FAM, babcie, dziadków. Dzięki ogromne, Martynko. Pozdrawia i jak zawsze o Matki Bożej Kalwaryjskiej. Pamiętaj o wszystkich naszych przyjaciołach w modlitwie, dobrze? Dobrze. Dziękujemy Martynce, także nagrodę do ciebie, Martynko, wysyłamy pocztą zeszyty z aniołami. Wiesz doskonale o tym, że należy przesłać swoje dane adresowe do nas mailem. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Asia. Asiu, ile masz lat? 4. 4 latka. Asiu, oto nasza krzyżówka. Została nam 6, 7 albo 12. 6. Zaznaczamy 6. Pamiętaj, że w tym miejscu mamy spółgłoskę M, literkę, którą już znamy. Asiu, jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Lekcja, na przykład liczenia. Matematyka. Próbujemy. Świetnie, to jest matematyka. Gratulacje dla ciebie. Bardzo dobra odpowiedź. Asiu, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadzie. A kto tam tobie tak śpiewa u ciebie w domu, jak odpowiadasz? Aha, Ula jest całkiem malutka i to jest, Asiu, twoja siostrzyczka? Tak, ma no 7 miesięcy. O, to rzeczywiście malutka. Pozdrawiam serdecznie ciebie, Asiu, pozdrawiam twoją siostrzyczkę Ulę i całą waszą rodzinę. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego dobrego. I także, Asiu, proszę, żebyś przy pomocy mamusi czy tatusia napisała do nas maila, a w nim napisz swoje dane korespondencyjne, abyśmy mogli do ciebie wysłać nagrodę z pocztą. Dzisiaj, są to zeszyty z aniołami. Przed nami kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam? Weronika. Remku, skąd dzwonisz? Z Dzierżeniowa. Oto nasza krzyżówka. Weronika, zobacz, co na niej się dzieje. Mamy do rozszyfrowania 7 albo 12. 12. Zaznaczamy 12. Pamiętaj, że przed ostatnią literką jest półgłoska K. Jesteś, Weroniko, gotowa? Tak. Uwaga, uwaga, 12. Uczymy się z nich. Książki. Próbujemy. Tak, różnego rodzaju książki, podręczniki do poszczególnych przedmiotów. Tak, i z nich czerpiemy także potrzebną wiedzę. Kogo pozdrawiasz, Weroniczko? Mamę, tatę, Radio Maryja i telewizję Trwam. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam również i ciebie. Czekam na twoje dane adresowe, abyśmy mogli do ciebie wysłać nagrodę pocztą kropelka@tv-trwam.pl. Dziękuję, Weroniko. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo, Weronice. I zostało nam jedno konkursowe pytanie. Ktoś już do nas się dodzwonił. Proszę bardzo. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Ala. Alu, skąd dzwonisz? Z Dublina. Trzecia osoba z Lubina, ale macie szczęście dzisiaj. Została nam tylko 7. Pamiętaj, że mamy w tym miejscu samą głoskę Y. Jesteś gotowa, Alu? Tak. Uwaga, uwaga, 7.
osoba prowadząca lekcje. Nauczyciel. Próbujemy. Gratulacje dla ciebie, to jest prawidłowa odpowiedź. Oczywiście jest to nauczyciel. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, siostrę, księdza. Aha. Wszystkich słuchaczy, brata. I? Dziękuję. To wszystko. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy także ciebie. Zostań z Bogiem. Tego, co dobre, życzymy. Bóg zapłać. I tym samym, kochani przyjaciele, rozwiązaliśmy całą naszą dzisiejszą krzyżówkę. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy zwyciężyli w dzisiejszym programie. Także tych, którym nie udało się dodzwonić do naszego studia. Oczywiście bądźcie razem z nami w każdą sobotę o godzinie 11 w telewizji Trwam Kropelka Radości. Zwycięzcy niech przysyłają swoje dane adresowe mailem kropelka@tv-trwam.pl. Życzę dobrej soboty, zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.